trudno było się w to wdrożyć, chyba czymś zaskoczony, znaczy, coś pana zmieniło. Zdecydowanie, a może to przez to doświadczenie trzyletnie widzę, zupełnie odwrócenie trendów. Jak ja wchodziłem do Sejmu, starzy wyjadacze, starzy posłowie, posłanki, posłowie z długim, to, tak jakby doświadczeniem parlamentarnym, chodzili zupełnie swoimi ścieżkami, w ogóle nie interesowali się młodym pokoleniem parlamentarzystów. Nie było dla nich to interesowne, żeby wprowadzać nas w meandry życia parlamentarnego, żeby zabierać im aktywność medialną, żeby starać się, powiedzmy, przewodniczyć danym komisjom i tak dalej, i tak dalej. Ale od pewnego momentu, i to wcale nie od momentu kilku tam tygodni czy też miesięcy, ale gdzieś tak od półtora roku widzę, że zmieniła się wajcha, można powiedzieć krótko, i następuje wyraźna zmiana pokoleniowa. Jest odwrócenie tendencji na rzecz młodych ludzi, Borys Budka między innymi, tak? Czy też moje. No bycie szefem podkomisji to też nie były niemały kawałek chleba, gdzie tak naprawdę trzeba. Czy też wielka zmiana tak świadczeń dla policjantów, gdzie młody poseł dostaje tego typu robotę, żeby przed całym Sejmem udowodnić, że nasz projekt, nasza koncepcja jest zła. Czy też aktywność w mediach. Stało się tak, że wczoraj byłem o godzinie 19.30 w Polsacie online z panem Ziobro i z panem Dziewulskim, że już tak jakby kierunek się zmienia pokazywania twarzy w internecie. Stawiamy na młodych i cieszę się, ponieważ ja się nie czuję gorszym parlamentarzystą przez to, że mam mniejsze doświadczenie może życiowe, ale mam dobre przygotowanie, wydaje mi się, zarówno praktyczne w samorządzie i teraz już parlamentarne po tych 4 latach, ale też przygotowanie teoretyczne, że jestem absolutnie na równi, o ile nie przewyższam parlamentarzystów, wiecie czym? Tym, że nie jestem oderwany od tego, co się dzieje na mieście. W Grudziądzu, co się dzieje, w Toruniu, co jest w Obrzeźnie, w Łasinie, w gminie Grudziądz, bo ja wiem, tak? Ale taki poseł, bez nazwisk, to nie wie w ogóle, o co chodzi. Przyjedzie tutaj albo raz na 4 lata pokaże się, że on żyje, tak? A ma mieszkanie kupione w Warszawie, funkcjonuje w Warszawie i w Warszawie spędza swój wolny czas, jeżdżąc na różnego typu delegacje zagraniczne. No tak to wygląda. No, byliśmy w pewnym momencie do roboty i cały czas zasuwamy, ale ta nasza frakcja młodych, tak jakby parlamentarzystów, w ogóle wychodzi na wierzch. No, na ostatniej konwencji było to widać, że pani premier była otoczona tylko młodymi ludźmi, ci wszyscy starzy byli pochowani na tyły. Znaczy, to w ogóle taka tendencja teraz jest. Chyba w PiS-ie widziałem to samo. Mhm. A co się panu nie podobało w Sejmie? Jakieś coś, co pana zaskoczyło, tak nie miło? Czy trudno było się przebić? Czy pan był jakoś marginalizowany przez tych starszych? Znaczy, ja nie mam cech charakteru, które pozwolą mi się marginalizować, bo ja potrafię wstać i powiedzieć, co o tym sądzę, nawet wejść w spór niejednokrotnie. Także nie mam najmniejszych problemów. W klubie można powiedzieć nieskromnie, że jestem szanowany w klubie, jestem członkiem prezydium klubu parlamentarnego. Wiceprzewodniczący czy przewodniczący klubu zaprasza mnie na konsultacje, tak, pod wieloma kątami, co ja o tym sądzę. Udało mi się ostatnio odnośnie tego projektu ustawy o zwolnieniu ze strefy przekonać wiceministra finansów jednego i wiceministra skarbu co do zasadności tych przepisów. Dyskutowaliśmy kilkanaście albo kilkadziesiąt minut nad tym projektem. Przekonałem zarówno przewodniczącego klubu, jak i 16 posłów, którzy reprezentują swoje regiony. Dlatego wydaje mi się, że umiejętność argumentowania, a także jakieś tam predyspozycje mam do tego, żeby nie dać sobie wleść na głowę, mówiąc krótko.